Julia, czy ty możesz mi wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? Co tu się dzieje? No jak to co? Przecież... A no tak, ciebie w szkole z tydzień nie było, ty nic nie wiesz. No to teraz do naszej klasy chodzi taka piosenkarka. W stanach. Co, fajna jest? No, troszeczkę inaczej to sobie wyobrażałam. Cierpienia młodego Wertera. Wybitna książka Goethego, która dała... Ej, a ten gość mówi coś? O co mu chodzi? Że nasz profesor, no to mówi o romantyzmie. Taki jest temat lekcji. Przepraszam bardzo, a koleżanki mogą być troszeczkę ciszej, odrobinę, chociażby ze względu na szacunek do Goethego. Tak jak już mówiłem. Ktoś tu disuje mnie, niech gada co chce. Słuchaj, ja robię notatki, muszę się skupić, dobra? Chcesz na mnie spisać? Ja wszystko mam. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił. Gdzie Romeo był? Senach, ja nie rozumiem nic, co do mnie mówisz. Ja muszę się skupić. Dobra, będę udawać, że już nie boli. Nie tylko Mesjanin, ale internacjonalizm coraz bardziej wdzierał się do rzeczywistości. Ty wzięłaś od niej numer? Tak, stary, ale ona jest jakaś crazy bitch, no. Dlaczego? Stary, ogarnij, że ona wydzwania do mnie o 2 w nocy. Ja nie wiem, co się dzieje, bo mnie obudziła. Ta mówi, że potrzebuje pomocy i ja już zestresowany. A ta nagle zaczyna mnie przepraszać, mówić, że jest naiwna, po czym się rozłącza. No, to jest powalona sytuacja, no. Czemu ja mam szczęście do tego? Dobrze. To kto nam powie o rozpoczęciu II wojny światowej? To może Zuzia, ale wiesz, Zuziu, że to jest poważny temat i że tak naprawdę to musisz pełnymi słowami, tak jak dorośli ludzie, tak? Tak? Dobrze, to proszę. Jasne. To tak, 1 września 1939 roku to było samiutkiego rana, jeszcze ptaszki spały. 4:48 na zegarku i wtedy taki fajny pancernik Schleswig-Holstein zrobił pif-paf na Westerplatte. Ale potem taki supermajor Sucharski powiedział: o nie, 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 panie Hitler, tak nie wolno! Tak parafrazując oczywiście. Pamiętaj, robisz to dla córki, dla tych biletów. Znakomicie, piątka. Piątka. No i co ci jeszcze mogę powiedzieć? W klasie mamy taką Julię. Ona bardzo dużo śpi, więc czasem może zasnąć na lekcji. Piotera poznałaś i... Boże, przepraszam, mama dzwoni. Halo? Hej, mamo. Nie czekaj, jest obiadem. A, bo idę jeszcze na spacer z koleżanką po szkole. Nie, raczej nie znasz. Chociaż śpiewa tam. Sanach się nazywa? O, kojarzysz. Jasne, zapytam. Przepraszam, czy to nie był problem, gdybym sobie z tobą zrobił zdjęcie? Mama prosi. Jasne, no coś ty, z przyjemnością. Robimy, mamo. Czekaj. No, poszło. Masz? Super. Mhm. No pewnie, zapytam, no. A czy to nie byłby problem, gdybyśmy jeszcze jedno zdjęcie zrobili? Jasne, a co, źle wyszło? Nie, niekoniecznie. Chyba mama woli, żeby mnie nie było na tym zdjęciu, bo... No, okej. Kochani, została jeszcze 1 minuta do końca kartkóweczki. Suza! Susa! Sana! Tak? Super, Marzego. Powiedz mi, co masz w tym trzecim pytaniu?
odnośnie styku mas powietrza. Hardkorowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Dzięki, za nic. Z czym masz? Z serem pleśniowym, szynką, pomidorem i bułką. A ty? A ja mam z jajkiem i rzodkiewką. Sanach, a ty? No. Czego ja się mogłam spodziewać innego? Tak już musi być. No sorry. Przemek do tablicy. W 1687 roku Isaac Newton sformułował powszechne prawo grawitacji. O czym mówi nam to prawo? Prawo to stanowi, iż dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji. Siła tejże grawitacji jest wprost proporcjonalna do iloczynu masy tychże obiektów i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. Wzór! No wzór się zgadza, ale... Znak równości? Ta krzywa? Taka długa? Oj nie. Trzy minus. Naucz się rysować poprawnie wzór. Oczywiście. Dziękuję. Siadaj. To może teraz... To może o grawitacji opowie nam... koleżanka. To grawitacja to jest, że jak jabłko na drzewie się urwie, to ono spadnie na ziemię. Jak widzisz, Przemku, można, można. I to jest śpiewająca odpowiedź. Piąteczka. A dałoby radę załatwić może bilety na koncert? Myślę, że tak. A autograf? Jasne. Super, dzięki. Piotr, te ostatnie tygodnie były naprawdę świetne. Serio, super. Ale to między nami to nie wypali. Po prostu. Co, ale... Ale dlaczego? Piotr, po prostu ty jakoś nie czujesz tego jazzu. Sanach, ja nawet nie wiem, co to znaczy. Po prostu ja cię lubię, ale aż za bardzo. Przez to myślę już o ślubie. Czekaj. Czekaj. Czyli chcesz ze mną być, czy zrywasz, bo za bardzo chcesz ze mną być? Trochę się już pogubiłem. Ja też tego nie rozumiem, dlatego wszystkim się podobają moje teksty, bo nikt ich nie rozumie, łącznie ze mną. Zuzia, a czy ty możesz powiedzieć normalnie, o co ci chodzi? Nie mogę. Szampan wylewa się, toast muszę wznieść. Jaki szampan? O czym ty w ogóle pie... Nie, wiesz co, dobra, dość. Jakby... Nie, wolę nie czuć tego jazzu, niż skończyć na kilkumiesięcznej terapii. Miło było poznać. Cześć. Pan wylewa się, to raz mówię znisz. Ten gość mówi coś, o co mu chodzi.